Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Biura Organizacyjnego naszego kongresu chciałem wszystkich Państwa serdecznie powitać. Po raz pierwszy spotkaliśmy się 5 lat temu w tym samym miejscu. Państwa uwagi badaczy zagranicznych były jednoznaczne. Powinniśmy po raz kolejny się spotkać i koniecznie w Krakowie. Drugi kongres kontynuuje doświadczenia i pomysły z pierwszego kongresu, czyli sprzed 5 lat. Naszym zadaniem jest stworzenie przestrzeni takiej kulturowej dla tych wszystkich badaczy z zewnątrz, ze świata, w zasadzie wszystkich kontynentów, z wyjątkiem Afryki, którzy jakoś interesują się dziejami Polski, Polski w Europie Środkowej, Polski w Europie w ogóle, w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby tą przestrzeń tutaj im zapewnić. Kongresy również mają nagradzać tych wszystkich, którzy te badania prowadzą, którzy w ciągu tych 5 lat dokonali wielkiego wysiłku. A okazuje się, że tych badaczy jest naprawdę spora gromadka. Nasz kongres, proszę Państwa, ma zaszczyt gościć przedstawicieli z 40 krajów świata. 31 krajów jest reprezentowanych przez referentów. Pozwólcie Państwo, by chcąc oddać honor tym reprezentantom, tym gościom, wymienię w kolejności alfabetycznej kraje, które są reprezentowane w sensie aktywnym i udziału w konferencji na naszym kongresie. Austria, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Polska. Celem kolejnym jest stworzenie miejsca, czy może wymyślenie miejsca, i to miejsce jest Kraków, Uniwersytet Jagielloński, w którym spotykają się uczeni zagraniczni, uczonymi polskimi. Uczeni polscy niekoniecznie wiedzą o tym, jakie są badania prowadzone, to się wiąże z wizerunkiem Polski, z promocją Polski za granicą, także stąd obecność tak ważnych osób w państwie, jak marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza, tak jak dwóch ministrów w rządzie aktualnym, pana Tuska, tak jak kilku innych ważnych przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bowiem władze państwowe zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest kongres dla naszego losu. To jest kongres, który nie jest typowym kongresem naukowym. On spełnia również inne zadania, inne cele i wszyscy o tym wiedzą, którzy tu przyjeżdżają. Drugi kongres zagranicznych badaczy, jeżeli nie zostałby wymyślony przez jego twórców, to trzeba byłoby to zrobić. Ponieważ to naprawdę jest pomysł ciekawy, dlatego że zawsze nas interesuje to, co inni o nas myślą i co inni o nas mówią. Jest pewna inność w badaniach badaczy, zwłaszcza zachodnich, mianowicie historia społeczna, historia losu ludzkiego, codzienności, nawet wstydu. Takich badań się w Polsce w ogóle nie prowadzi. Także oni też pokazują, że można to robić inaczej, stwarzają pewne przestrzenie dla tych badań. Prowadzają też naszych badaczy na rynki międzynarodowe. Niektórzy koledzy są nasi Polacy zapraszani do ważnych kongresów światowych dzięki tym kontaktom. Dzięki tym kontaktom również mamy dostęp do grantów międzynarodowych, aby było to normalnie niemożliwe. Także to jest kontrakt korzystny dla obu stron. Kapituła Nagrody Pro Historia Polonorum złożona z 10 historyków ekspertów po wielu swoich obradach przyznała 9 nominacji do nagrody oraz nagrodę główną i wyróżnienie za całokształt działalności. Laureatem głównej nagrody został pan profesor Antoni Poloński ze Stanów Zjednoczonych. Na podstawie książki The Jews in Poland and Russia w serii The Litman Library of Jewish Civilization. Ta piękna statuetka, Gala Anonima, przedstawia pierwszego wielkiego obcego historyka Polski. Ja nie czuję się obcym historykiem Polski. Ja tu studiowałem, choć było to w Warszawie.
I to, co wiem o historii tego kraju, nauczyłem się od moich polskich kolegów. Co więcej, ja w pewnym sensie czuję się Polakiem, czy raczej Polakiem Żydem, czy Żydem Polakiem. Chcę podkreślić, że jestem bardzo wzruszony, iż nagroda za najlepszą książkę dotyczącą historii Polski, opublikowana w ostatnich 5 lat, jest przyznana książce pod tytułem Żydzi w Polsce i Rosji. Dla mnie to jest frapujący przykład tego, jak bardzo Polska zmieniła się w ostatnich 20 latach.